Pani marszałek, przede wszystkim na początku uwaga do pani. Jeżeli ja dziękowałam Komisji do Spraw Unii Europejskiej za konsensus i za taką merytoryczną pracę i pani dopuszcza jednego posła, to rozumiem, że pani teraz powinna dopuścić 43 posłów, wszystkich posłów, którzy wchodzą w skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli... Pani poseł, to jest wiceprzewodniczący tej komisji. Oczywiście. Pani marszałek, w tym momencie jestem sprawozdawcą tej komisji i zgodnie z regulaminem Sejmu reprezentuję tą komisję w czasie obrad nad tym dokumentem. Teraz jeżeli chodzi o sprawy związane z dokumentem, o którym rozmawiamy, to oczywiście Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła projekt uchwały w sprawie subsydiarności. Ale tak naprawdę gro dyskusji w trakcie posiedzenia dotyczyło konstytucyjności. Bo proszę państwa, nie możemy mówić z jednej strony o subsydiarności bez mówienia o tym, że dokument jest niekonstytucyjny. To tak jakby były dwa naczynia połączone i w tym temacie my mówiliśmy wspólnie, że zasada subsydiarności jest niezastosowana, ale również jest złamana polska konstytucja. To po pierwsze. Po drugie, chciałam tylko, bo pan minister w swoim wystąpieniu powiedział jedną rzecz, że w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszczone są badania, eksperymenty z udziałem małoletnim. Panie ministrze, z jednej strony tak, tylko z drugiej strony również w tych dokumentach, kiedy one były procedowane, również istniał zarzut niekonstytucyjności. Niestety do Trybunału Konstytucyjnego tego tematu nikt nie skierował. Natomiast również były takie podejrzenia, więc bardzo bym prosiła pana ministra o niepowoływanie się na ten artykuł z ustawy o lekarzu i lekarzu dentyście. Natomiast, przepraszam, ja rozumiem, że pan przewodniczący Grupiński, pana to nie interesuje, natomiast ja państwu tylko chciałam na końcu przytoczyć, jakie artykuły Konstytucji zostały naruszone przez ten dokument. Artykuł 39, zakaz eksperymentów medycznych. Artykuł 38, gwarantujący ochronę życia każdego człowieka. Artykuł 68, gwarantujący ochronę zdrowia. Artykuł 72, zapewniający ochronę praw dziecka. Oraz artykuł 30, mówiący o godności każdego człowieka. Dziękuję bardzo.